Lata 70. to nie tylko filmy Barei, puste półki w sklepach, kolejki przed nimi. To także czas miłości, czas zabawy i czas marzeń. Pokazuje to najnowszy film Jacka Bromskiego, Bilet na Księżyc, którego koproducentem jest Orange. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na uroczystej premierze filmu, który za chwilę zabierze nas w straszno śmieszne czasy PRL-u. To jest film, który robiłem z takim poczuciem nostalgii o czasach mojej młodości, o tym, jak ja to pamiętam, jak myśmy to, nasze pokolenie, jak to odbierało. Mam nadzieję, że wróciwszy do domu, zastanowicie się jednak, że to życie waszych rodziców, kiedy byli w waszym wieku, nie było tak do końca usłane różami. Udział w filmie Bilet na Księżyc właściwie ukształtował mój pogląd na PRL. Co jakiś czas miałem ciarki i co jakiś czas myślałem sobie, wow, gdzie ja jestem? Czy ja się teleportowałem, czy dalej jestem w tych czasach, w których się urodziłem? To jest coś niesamowitego. Dlatego film to jest niesamowita przygoda. Żyć nie umiera. Codziennie świeży towar. No to może panie poczęstują się. Hipsterska komuna, która jest cool. W tle cały czas muzyka z tamtych lat płynie i przebija się razem z tym filmem. I to razem do kupy tworzy jakiś taki lekki obraz, który przyniesie widzowi jakąś szansę rozluźnienia się. Mówicie, zawsze można. Wino postawili. To są po prostu młode dziewczyny, którym się podobają chłopcy, które piją wino w podróży, tak jak się dzieje teraz. Powiedzcie Enerdowskiej lub Luftwaffe, żeby nie latali tak blisko. Pasażerowie strają w gacie. To był czas poznawania świata i jakiejś takiej, nie wiem, przygody i zabawy. I to, co jest w tym filmie, jest chyba dokładnie odzwierciedleniem tego, co ja pamiętam. Przypomniałam sobie. Istotnie tak było. Poczuliśmy się, nie wiem, dobrze. I bardzo miła taka podróż sentymentalna, wspominkowa przez te czasy Polski Ludowej. Postacie były bardzo zbliżone, ubrania, wszystko było w takich latach dawnych, jak można było pamiętać z opowieści. Nie pamiętam tych czasów, ale naprawdę świetny film, warte obejrzenia, także zdecydowanie polecam. Gra aktorska Mateusza Kościukiewicza jest świetna i jest taką małą perełką w filmie. Pamiętamy te dowcipy, często powtarzane, ale tu one jakoś zabrzmiały świeżo i właściwie no, bardzo pozytywne odczucia po projekcji tego filmu.